Witam w Modelarskim Poradniku. Kolejna część filmu o budowie skrzydła dotyczy tym razem wykonania nakładek żebrowych, a właściwie zwiększenia sztywności samego żebra w skrzydle. Oczywiście konsekwencja wykonania wcześniejszego kesonu to konieczność pogrubienia samego żebra i zastosowanie tzw. nakładki. Element bardzo wzmacnia sztywność skrzydła i zwiększa moim zdaniem trwałość całej konstrukcji. Zapraszam na film. Pracując jednocześnie na prawej i lewej połówce skrzydła, w momencie kiedy w lewej klei się teraz keson, prawą możemy oczywiście rozebrać. Już to jest dosłownie pół godzinki przeszło, uzupełnienie klejenia i widać, że to się już nam wszystko domyka. Lotka odcięta, z zapasem, tak jak mówię, na zawias, wszystko jest przygotowane prawidłowo. No i teraz dalszym krok oczywiście to albo kleimy test keson dolny, albo kleimy wzmocnienia na kładki żebrowe i to są takie paseczki. Myślę, że w tej chwili zajmę się właśnie doklejeniem tych wzmocnień i automatycznie potem na drugim skrzydle wykonamy dokładnie tą samą czynność, czyli wykonamy teraz nakładki żebrowe. Przygotować należy pasek. Ja chcę tutaj dość mocno poszerzyć, ponieważ tak naprawdę model miał skrzydło kryte blachą. Nie chciałbym, żeby się pojawiały duże ugięcia folii, dlatego zrobię nakładki troszkę szersze, od reguły wystarcza to 5-6 mm przy tej wielkości modelu, ale zrobię tutaj 10 mm poszerzenia, co zamknie i zminimalizuje ugięcia tutaj folii na pokryciu. Chodzi o to, żeby on wyglądał jak najbardziej na model, który był kryty blachą. Zatem te zmniejszenia tych ugięć są mi tutaj bardzo potrzebne. Przygotuję zatem z obciętej balsy około centymetrowe paski. I z tak przygotowanej balsy, już bez moczenia, po prostu robimy nakładki i wklejamy tutaj pod listwę przy lotce, a oczywiście w tej części kleimy aż do spływu i właśnie od tych dłuższych, mając dłuższe w tym momencie elementy, wykonam tutaj te dłuższe. Myślę, że te położę dopiero wtedy, kiedy skrzydło zostanie połączone, także w tej chwili ten element do centropłata nie zostanie jeszcze wzmocniony, wzmocnię potem jedną nakładką posklejone razem żebra, natomiast tu możemy przygotować sobie listwę z zapasem do prowadzenia około połowę tutaj na listwę spływu, którą potem zetniemy, zostanie ona zukosowana w ten sposób i nakładka po prostu przejdzie gładko w spływ i tak to zostanie zaraz przygotowane. Tu akurat mogę widać nieco. Do klejenia nakładek stosuję klej znacznie szybszy, czyli cyanoakryl. Oczywiście przy większych skrzydłach lepiej to kleić wikolem, docisnąć. Natomiast ponieważ to są bardzo niewielkiej rozmiarów nakładki, krótkie, tak jak tutaj widać, wchodzą bardzo łatwo. Dlatego stosuję klej cyanoakrylowy, szybko wiążący, co pozwala nam bardzo tutaj przyspieszyć pracę, ale zarazem też dobrze on trzyma. Staramy się oczywiście trafić na środek żebra.
Sam proces klejenia bardzo szybki. Nakładki zostały przyklejone. I zanim dosknie nam jedno skrzydło, możemy tutaj go lekko w tej chwili przeszlifować. Zacząć już formatować natarcie. Oczywiście to wszystko wymaga już teraz precyzji. Najlepiej również przygotować sobie szablon, tak naprawdę profilu, aby przykładając go od przodu móc złapać właściwą głębokość tego naszego noska, który musimy w tej chwili przestrugać. Ale już wstępnie kształt skrzydła możemy nadać. Ono jest praktycznie po tej stronie gotowe w tej chwili do finalnej obróbki. Oczywiście uprostujemy listwę spływu. Taka zgrubna obróbka oczywiście nożem. Następnie wszystko musimy przeszlifować. Tu musi być jednakowy kąt zejścia powierzchni. To wszystko zostanie wyrównane. Oczywiście likwidujemy też naddatek listwy naszej tutaj wklejonej przy lotce. Jest minimalnie za gruba. Właściwie są to niewielkie różnice. Też to wszystko wymaga w tej chwili przeszlifowania, wyrównania grubości. To jest oczywiście takie wstępne, zgrubne poszlifowanie, tylko po to, żeby złapać kształt i żebyśmy zobaczyli, jak to będzie docelowo wyglądać. Natomiast kontynuujemy proces budowy na lewym skrzydle i dopiero finalnie nadajemy kształt. Ostatecznie szlifujemy po połączeniu z centropłatem, po uzyskaniu jednolitego płata. Wtedy nadajemy mu już ostateczny szlif. Po wstępnym przeszlifowaniu skrzydła możemy oczywiście wkleić też dolny keson. Sprawdzam tylko, czy szablon będzie odpowiednio w tej chwili pasował. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy z tego szablonu docięli w takim razie dolną deseczkę, płytkę balsową. Tu jest minimalna korekta z uwagi na to, że profil jest bardziej płaski. Procedura już sprawdzona, znana. Dociskamy. W tej chwili skrzydło już jest dużo mocniej usztywnione, dlatego nie muszę już go teraz przypinać do deski. Będę mógł sobie posłużyć się taśmą klejącą i docisnąć tutaj w tej przedniej części. Tutaj oczywiście założę klipsy i zaraz keson zostanie wklejony. I skrzydło będzie w tej przedniej części już zamknięte. Jak widać, montaż jest dość dokładny. Przylega balsa bardzo dobrze do naszego skrzydła. Oczywiście dociskamy. W tym momencie wystarczy już taśma klejąca. Tutaj to się wszystko zamknie. I tak przygotowane skrzydło zostawimy do wyschnięcia i praktycznie połówka jest gotowa.
Możemy się zająć w takim razie drugą, a to będzie sobie teraz wysychać.